Sarens troszkę chyba zapomniał, że mają tak bliskie respawny. No i zobaczmy teraz dokładnie taka sama sytuacja. Inna mapa, ale również bardzo bliskie respawny. Obydwaj zawodnicy na najbliższych możliwych respawnach, jakie tylko są na tej mapie. Czyżbyśmy mieli zobaczyć kolejną bardzo szybką grę? Okaże się to już w ciągu kilku najbliższych minut. Zobaczymy, no Sokę na pewno podbudowana jego psychika. Wiemy, że przegrał 2-0 z Siowem dopiero co, 2-1 czy 2-0? 2-0 ze Siowem przegrał i to jeszcze na Lost Temple, ta ostatnia gra, gdzie Siow odleciał mu na wyspę, on nie miał już Nexusa, nie mógł nic zrobić. No i teraz ważne to zwycięstwo. Sarens tutaj może troszkę wytrącony z równowagi tą szybką przegraną. Musi się też wziąć garść, więc zobaczymy. Nie wiem, komu kibicujecie. Ja osobiście nie mam tutaj faworyta, chociaż na pewno chciałbym, żeby Protoss wyszedł z grupy, bo oznacza to mniej mirror matchupów w kolejnej fazie turnieju. Pocieszającą informacją jest to, że gdyby dwóch Protossów odpadło, to będziemy, obydwaj Protossi awansowali do kolejnej rundy, to będziemy mieć dwóch Protossów i chyba czterech albo sześciu Terran, więc no zdecydowanie lepsza sytuacja, bo trzy albo cztery osoby wychodzą z grupy, nie pamiętam tego, czy na pewno, jeżeli nie więcej. Zobaczymy w takim razie. Poprawka tutaj oczywiście, 2-1 przegrał ze Siowem, zgadza się, dzięki tutaj za podpowiedzi. No zobaczmy, co tutaj będzie się działo. Kończy się budować barak w tym momencie, przyspawana delikatnie SCV-ka, robi się Orbital Command, skończył się budować Gateway pierwszy i momentalnie stawiany jest Cybernetic Core. Czyżby tutaj chciał przeoszczędzić Sokę troszkę na zelocie? Zobaczymy, nie, będzie pierwszy zelot również budowany. Obydwaj gracze już się zeskautowali, więc wiedzą, gdzie się obydwaj znajdują. Myślę, że będzie tutaj bardzo uważnie grał przez to Sarens. Nie chce na pewno przegrać dwóch gier w tym samym stylu. No a ten push z tymi immortalami bardzo, bardzo silnym otwarciem. Widzieliśmy, jak ciężko było tutaj cokolwiek zrobić Sarensowi. Wczoraj chyba Whitera grał bardzo podobne otwarcie na Kasa i chyba Kas z nim wygrał ten mecz wtedy. No ale miał bunkry i lepiej się bronił. Natomiast tutaj pierwszy zelot znowu zmierza do bazy Sarensa. Jest tutaj tylko jeden Marine i jest budowany Reaper ponownie. Jest również budowany już w kolejce Marauder. No i zobaczymy. Musi już uciekać tym zelotem. Tutaj może zabić go jak tylko chce Sarens, ale pojawia się w samą porę kolega zelota, czyli Stalker, i on tutaj może ukrócić zapędy tego Reapera. Szybkie Robotic Facility, czyli bardzo podobne otwarcie jak w poprzedniej grze, przy czym Sarens wybronił się, nie mamy tutaj już tej sytuacji, gdzie tak duże straty zadał przy pomocy zaledwie jednego zelota i jednego Stalkera. Protoss. No cóż, przestawiany w tym momencie barak, będzie tutaj podmianka. Myślę, że zobaczymy w takim razie albo Blue Flame'a, albo Siege Tanki. No innej możliwości za bardzo tutaj nie widzę. Nie zobaczymy. Jest budowany Starport, więc może będzie chciał tutaj Sarens Banshee jakąś troszkę przyharasować. No a tymczasem ten Reaper dociera do bazy Sokego i tutaj odkryje, co się w niej znajduje. Widzi dwa Warp Gate'y, widzi Robotic Facility, więc spokojnie. Informacja całkowita została zdobyta. Co ciekawe, Sokę nie próbuje tutaj grać żadnych Void Rayów czy Feniksów, tak jak to miało miejsce w grze kontra Siow, bardziej standardowo póki co. No i chyba szykuje się tutaj do takiego pusha, który miał miejsce znowu w poprzedniej grze, czyli pierwszy był zbudowany Obserwator, kolejna jednostka to będzie już Immortal. No, nie udało się nic temu Helionowi osiągnąć poza dodaniem dwóch strzałów. Robi się pierwszy Siege Tank, nie ma Siege Mode'a, robi się Raven. No on tutaj może pomóc zdecydowanie wybronić się
przed tym pushem, który tutaj może nastąpić. Drugi Immortal już budowany, więc jest to dokładnie to samo, co było grane wcześniej. Zablokowany limit w tym momencie Protosa. Dopóki ten pylon się nie wybuduje nowych jednostek, nie zobaczymy. Zobaczmy, 50 do 44. Widzimy już, że Terran tutaj zdecydował się na ten Command Center. Kończy się budować w tym momencie Raven. No ciekawe, ile energii się na nim uzbiera w momencie, kiedy ten push nastąpi. Sprawdza, czy nie ma tutaj gdziekolwiek jakiegoś obserwatora. No a Sarens ma już dwa Immortale. I co on teraz chce zrobić? Czyżby spodziewał się tu jakiegoś dropa? Nie mam pojęcia, co chce osiągnąć, co chce zrobić w tym momencie Protoss. Ustawił te jednostki dość defensywnie. Robi się kolejny gateway. Czyżby chciał ekspować? Na to wygląda. Prawie 400 minerałów już odłożone. Kolejne jednostki tutaj dokładane. No jakby troszkę stanął w tym momencie Sokę i nie wiedział za bardzo, co chce zrobić. Jest tutaj ofensywny pylon stawiany w tym momencie. Czy ta STV-ka skręci do tego zagłębia? Nie decyduje się. Teraz dopiero ten push. Kolejny warp gate jeszcze dołączył. Są pylony. No i teraz tak, siege mode jeszcze nieskończony. Są dwa czołgi. Nie ma jeszcze energii, ale myślę, że dozbiera na drona obrony punktowej Sarens. No, bardzo mocny push. Puka mu do bram. Trzy siege tanki. Robi się również Banshee, jak widzimy. Zrobił się Siege Mode. No i Guardian Shield w tym momencie nie wybroni tego bunkra na 100% Terran, ale wycofuje się Sarens. Obronił ten atak. Ja za sekundkę wracam, muszę niestety odebrać ten. No już wracam, przepraszam, nie mogę niestety odpuścić pewnych telefonów. Mamy tutaj Banshee w tym czasie, która... Oj, coś nam tutaj gra stanęła, komputer Karmaka coś dokazuje, dropuje go w tym momencie. No niedobrze, że Karmak jest dropowany. Na pewno gra nie zostanie przerwana, natomiast pytanie... Czy zostanie zdropowany Karmak, czy sam Rotterdam już teraz będzie tylko na antenie SLTV tam komentował. Widzimy, że Banshee tutaj wlatuje do bazy Sokego w tym momencie. Ja przywracam szybciutko nasze overlaye. No i zobaczymy, czy coś jej się uda osiągnąć. Tutaj jest oczywiście, widzimy, stoją Stalkery, myślę, że one przegnają tą Banshee dość szybko, może jedną, dwie probki zdąży zestrzelić. 5, 4, 3, 2, 1. No, Karmak został zdropowany. Atak w tym momencie następuje. Druga probka pada, trzecią probkę również udało się wziąć. Czy ucieknie ta Banshee? No i ma szansę ta Banshee uciec, udało jej się przedostać tutaj na tym podwyższeniu. Tego nie było w poprzedniej wersji mapy w Broodwarze, tu nie dało się tak elegancko tyłem przelatywać, był ten tył bezpieczniejszy, no a teraz dzięki temu punktowi spokojnie przeleciała Banshee. No, druga Banshee Sokego tutaj odkryła ten pylon, który jest tutaj zbudowany. Nastąpiło połączenie obydwu Banshee. One tutaj zestrzelą najprawdopodobniej ten pylon, dokładnie tak. Zobaczmy, co robi w takim razie Sarens. Na spokojnie przyjrzyjmy się jego bazie. Jest tutaj oczywiście bunkier, no jeszcze dron obrony punktowej postawiony. Trzy baraki widzimy, robią się tarcze dla Marines, jest steampack. Szkoda, że nie wymyślił jeszcze pocisków spowalniających, bo to jest ten jedyny upgrade, tak szybciutko on się robi, można by już go było mieć. Natomiast mało marauderów rzeczywiście w tej armii, więc nie jest on w tym momencie kluczowy. Przyczajona tutaj probka, jeżeli chodzi o Protosa. Znowu Banshee, zobaczcie, tutaj z boku próbuje zaskoczyć. Pierwszy Kolosus, robi się zasięg do ataku dla nich. Wlatuje tutaj ta Banshee. No,
kolejna proba zostanie zestrzelona. Zobaczmy, jak to w ogóle wygląda. 47 SCV do 39 probek. No, Terran tutaj zdecydowanie mocniejsze makro w tym momencie. No i limit też dużo większy Sarensa. On tutaj makruje zdecydowanie lepiej. Czyżby ten jego late game był lepszy niż Sokego? Zobaczymy. Póki co jest jeden Kolosus, aż 3 Immortale, spora garstka Stalkerów, no i kilka Zelotów. Przejmuje kontrolę nad tą wieżą Xel'Naga. Nie ma oczywiście że zasięgu do Kolosów. Myślę, że poczeka, aż ten zasięg się zrobi, aż drugi Kolosus najprawdopodobniej się jeszcze wybuduje. No i zobaczymy, czy wtedy będzie tu próbował zaatakować na te Siege Tanki. Na razie zadowolony tutaj z kontroli nad tą wieżą Xel'Naga. Pytanie, czy te Banshee znowu nie wrócą za moment do bazy i nie spróbują mu aczkolwiek przeszkodzić. Tutaj jeszcze pylon gdzieś zmieścił w tym momencie Sokę. Takie pylony bardzo się przydają, bo gdyby Terran tutaj zaekspował, można tu spokojnie zwarpować kilka Zelotów i no, przeszkodzić mu zdecydowanie w jakichkolwiek manewrach. Broniony Cliff również. No a Terran wylewa się w tym momencie ze swojej bazy. 150 limitu do 110 niecałych. Protoss się wycofuje. Wie, że raczej nie ma tu szansy, tylko za szeroko przesunął się. Został tutaj troszkę delikatnie odcięty od swojej bazy. Ten dron obrony punktowej pomógł jak mógł. Padają Immortale. Już były 3, jest tylko 1. Padają Kolosusy, padają Stalkery. No i chyba będziemy mieli good game 1-1. Myślę, że Sarens doprowadzi w tym momencie ekspansję, raczej nie do wybronienia. Straci ją Sokę. Good game pisze. No i cóż, teraz wygląda tak jakby odrobinka bez pomysłu. Również ten late game w wykonaniu Sokego nie udał się ten atak na początku. No i potem gdzieś tak siadła mu ta gra. Nie był w stanie ani limitu dogonić Sarensa, ani nawiązać